Cześć. Dzisiaj powiem sobie o przekaźnikach półprzewodnikowych. Są one często używane w maszynach przemysłowych. Ich podstawowym zadaniem jest wysterowanie układu roboczego, czyli wyjściowego, za pomocą sygnału z układu wejściowego sterowniczego. Bardzo dużą zaletą przekaźników półprzewodnikowych jest to, że zapewniają separację galwaniczną. Ale o tym jeszcze sobie powiemy w dalszej części filmu. Przekaźnik półprzewodnikowy jest nazywany również jako przekaźnik SSR z angielskiego. Przekaźnik półprzewodnikowy jest zbudowany z elementów, jak sama nazwa wskazuje, półprzewodnikowych, między innymi z fotodiod, fototranzystorów, fototyrystorów i fototriaków. Sam przekaźnik SSR posiada w swojej budowie więcej elementów, między innymi układy zabezpieczające, ale my powiemy sobie o tych elementach, które są w działaniu tutaj najważniejsze. Na ekranie widzisz uproszczoną budowę przekaźnika półprzewodnikowego. Sygnał sterujący, który jest po lewej stronie, po zamknięciu styku uruchamia diodę, na przykład LED, która zaczyna świecić. Światło wydobywające się z diody dociera do fotodetektora, który zostaje wzbudzony przez sygnał świetlny i zaczyna przewodzić prąd. W następstwie czego w układzie po prawej stronie, czyli w układzie wyjściowym, zostaje uruchomione obciążenie, element sterowany. Może to być na przykład grzałka lub cewka elektrozaworu. Czyli tak, podstawowymi elementami jest fotoemiter oraz fotodetektor. I są one zamknięte w szczelnej obudowie, tak aby światło zewnętrzne nie zakłócało działania. A teraz powiemy sobie o trzech podstawowych zadaniach przekaźników półprzewodnikowych. Pierwszym, jaki może być, to jest separacja galwaniczna. SSR ma za zadanie oddzielenie układu sterowniczego od roboczego, dzięki czemu nasz element sterujący, np. sterownik PLC, nie zostanie uszkodzony, np. w przypadku przepięcia, który może wystąpić w układzie roboczym. Kolejne zadanie, jakie może realizować przekaźnik półprzewodnikowy, to jest wzmacnianie. Zadanie przekaźnika w tym przypadku jest wzmocnienie prądowe. Na przykładzie mamy sterowanie za pomocą sterownika z wyjściem 230 V AC i małą możliwością obciążenia prądowego. Oraz posiadamy układ roboczy również na 230 V AC, ale o dużym poborze prądu. Na przykład duża grzałka lub elektrozawór. W tym przypadku idealnym będzie zastosowanie przekaźnika półprzewodnikowego, który będzie działał w układzie jako wzmacniacz. I trzecim jest przetwarzanie sygnału, czyli jest to wykorzystywane w przypadku, kiedy układ sterowniczy ma inne napięcie niż układ roboczy. I dzięki przekaźnikowi SSR możemy sterować układem przy zastosowaniu różnych poziomów napięć. Czyli znowu na przykładzie. Mamy na przykład sterownik, który daje nam 24 V DC. Potrzebujemy wysterować cewkę, która jest na 230 V AC i tutaj idealnie znajdzie zastosowanie przekaźnik SSR. A teraz powiemy sobie o zaletach i wadach przekaźników SSR. Zacznijmy od zalet. Pierwszą z nich jest duża trwałość, dzięki czemu mogą długo pracować w układzie bez awarii. Pamiętać należy, że są nieodporne na wszelkiego rodzaju przepięcia, które mogą uszkodzić elektronikę. Mają dużo większą trwałość elektryczną niż przekaźniki elektromechaniczne. Drugą zaletą jest to, że są bardzo szybkie, dzięki czemu mogą być stosowane w układach, które wymagają dużej częstotliwości przełączeń. Trzecia zaleta jest taka, że są ciche, dzięki temu, że posiadają tylko i wyłącznie elementy elektroniczne i nie posiadają elementów mechanicznych, jak w przypadku przekaźników elektromechanicznych. Czwarty punkt, nie wprowadzają zakłóceń do układu sterowania oraz nie ma tutaj efektu drgania styków. Są odporne na wstrząsy i drgania oraz nie wytwarzają łuku na stykach. Poprzez to, że są szczelnie zamknięte, są odporne na środowisko agresywne. A teraz trochę o wadach. Pierwszą jest cena. Są droższe niż przekaźniki elektromechaniczne. Po drugie, to już to, o czym wcześniej powiedziałem, nie są odporne na duże przepięcia i wymagają układów zabezpieczających. Po trzecie, tracą swoje właściwości ze wzrostem temperatury otoczenia.
To znaczy, im większa temperatura, tym mniejsze obciążenie są w stanie przenieść. No i same w sobie wytwarzają dużo ciepła, przez co musimy im zapewnić dobre chłodzenie. I ostatni element, jaki tutaj wymienię, to jest posiadają prąd upływu w czasie spoczynku. Teraz powiem sobie o rodzaju przekaźników półprzewodnikowych pod względem załączenia. Ja tutaj powiem pokrótce o rodzajach, a więcej informacji znajdziesz na mojej stronie, do której link będzie w opisie. Pierwszym rodzajem jest załączenie natychmiastowe. Jest to podstawowy rodzaj załączenia przekaźników SSR i oznacza to, że po podaniu napięcia na wejście on od razu wysterowuje wyjście, czyli układ roboczy. I wykorzystywane jest to w przypadku, kiedy nie chcemy mieć zwłoki czasowej i układ ma być natychmiast uruchomiony. Drugim rodzajem jest załączenie w zerze. Ten rodzaj uruchomienia jest stosowany w przypadku, kiedy chcemy, aby układ wyjściowy był uruchomiony przy przejściu napięcia przez zero, co ogranicza udarowy prąd rozruchowy. Trzecim rodzajem jest załączenie analogowe, czyli sterowanie za pomocą sygnału 0,10 V lub 4 do 20 mA. I w tym przypadku wartość skuteczna napięcia na wyjściu jest proporcjonalna do sygnału wejściowego. I ostatni rodzaj jest to załączenie w maksimum napięcia. Sterowanie wykorzystywane w przypadku układu roboczego mocno indukcyjnego, np. transformatory z magnetycznym szczątkowym rdzeniem. Załączenie następuje tutaj w momencie osiągnięcia maksymalnego napięcia zasilania. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę oraz zachęcam Ciebie do sprawdzenia opisu filmu, gdzie m.in. jest adres mojej strony internetowej, na której znajdziesz więcej informacji.